Szczeniaki dają właścicielom wiele radości, ale mogą być również bardzo niesfornymi podopiecznymi. Do jednej z klinik weterynaryjnych trafiła całkowicie niebieska suczka. Lekarze byli zszokowani jej widokiem. Właścicielka zwierzaka szybko wyjaśniła, co spotkało jej pupila. To ostrzeżenie dla wszystkich opiekunów zwierzaków. Szczeniaki są radosne i ciekawe świata, co może sprawiać ich opiekunom wiele kłopotów. Właścicielka suczki o imieniu Taylor zgłosiła się do jednej z klinik weterynaryjnych, a widok zwierzaka zaszokował wszystkich. Psiak był całkowicie niebieski. Kobieta szybko wyjaśniła lekarzom, co stało się z jej pupilem. To ostrzeżenie dla wszystkich. Szczeniaki bywają niesforne i mogą przez przypadek zrobić sobie krzywdę. Weterynarze z kliniki Darwin Animal Doctors aż zaniemówili z wrażenia na widok całkowicie niebieskiego psa. Suczka Taylor została przywieziona do lecznicy przez swoją właścicielkę. Szczeniak rasy syberyjskich Husky zwracał na siebie uwagę wszystkich z powodu nietypowego koloru sierści. Psiak był całkowicie niebieski. Opiekunka zwierzaka szybko wyjaśniła, że kolor sierści i ciała jej pupila jest wynikiem zabawy szczeniaka z pudełkiem niebieskiej farby. Suczka była tak zafascynowana produktem, że rozniosła go po całym swoim ciele. Niestety, na pozór zabawne zdarzenie stanowiło dla niej również ogromne zagrożenie, a właścicielce czworonoga nie było do śmiechu, kiedy jej ukochany pupil stracił nagle apetyt i energię. Szczeniaki powinny przebywać w bezpiecznym otoczeniu. Właściciele muszą zwracać na to uwagę. Okazało się, że w wyniku styczności skóry zwierzaka z farbą, toksyny zawarte w produkcie wpłynęły na zatrucie organizmu szczeniaka. Lekarze przebadali Taylor, zalecili opiekunce kąpanie zwierzaka, ale bez skrobania farby na siłę i kontrolną wizytę po kilku dniach. Jest oficjalne oświadczenie Donalda Tuska w sprawie wyborów prezydenckich. Na szczęście zatrucie było lekkie i nie wymagało dodatkowego leczenia, a już na następnej wizycie Taylor pojawiła się pełna energii i wigoru. Cała farba z jej sierści została wypłukana i nie stanowiła już zagrożenia dla szczeniaka. Ta historia jednak jest ostrzeżeniem dla wszystkich właścicieli zwierzaków, by zwracali uwagę na to, co znajduje się w otoczeniu ich pupili, ponieważ nawet niepozorne przedmioty mogą być dla nich zagrożeniem. Wamis.